Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i to już kolejny raz. Proszę Państwa, no ja powtórzę pewno tutaj część z informacji, które przekazał Pan Profesor Kotwa, który powiedział tu wszystko, co prawie, że możliwe. Więc powtórzę, że sytuacja demograficzna w Europie pogarsza się, coraz mniej rodzi się dzieci, długość życia z kolei jest coraz dłuższa, w związku z czym coraz więcej jest osób starszych, które mają problemy zdrowotne i również nie uczestniczą w rozrodzie. Zła jest już prognoza demograficzna dla polskiej populacji, jak Państwo wiecie, w ostatnich latach przyrost naturalny jest zerowy, a nawet ujemny, więc prognozy są takie, że liczba populacji polskiej będzie się zmniejszała. Co o tym decyduje? No między innymi, czy właściwie w dużej mierze styl życia, ale również i zanieczyszczenia środowiska, czyli nasza cywilizacja, którą stworzyliśmy przede wszystkim w Europie i tam, gdzie Europejczycy zawędrowali. Okazuje się, że ludzie nie chcą wcześniej mieć dzieci. Jeżeli porozmawia się z młodymi osobami, to każdy mówi, że dopiero może po 30 roku życia. Można tutaj dopatrywać się tego w sytuacji ekonomicznej, ale jest to również po prostu taki styl bycia, taka moda w tej chwili, że ludzie później decydują się na dzieci. Oczywiście skraca to okres reprodukcyjny. Oczywiście u kobiet powoduje to, że mogą być większe problemy z uzyskaniem ciąży, ale jak się okazuje, dotyczy to również mężczyzn. I tutaj na tym górnym wykresie widzicie Państwo, że starsi mężczyźni, zwłaszcza po 40 roku życia, tym dłuższy czas do uzyskania ciąży. Wobec tego, jeżeli są młodzi partnerzy poniżej 30 roku życia, młoda kobieta, młody mężczyzna, to oni no, zazwyczaj nie mają większych trudności w uzyskaniu ciąży. Natomiast jeżeli mężczyzna jest około 50-letni, kobieta powyżej 35 roku życia, to te problemy są coraz większe. Sytuację pogarsza fakt obserwacji, że pogarszają się parametry nasienia. Po raz pierwszy zaobserwowano to zjawisko pod koniec lat 80., na początku lat 90. ukazała się praca Elisabeth Carlsen i współpracowników, którzy przedstawili metaanalizę 61 publikacji z lat 1938-1990, które przedstawiały koncentrację plemników w nasieniu mężczyzn krajów europejskich. No i na podstawie tej publikacji okazało się, że w ciągu tych badanych lat koncentracja plemników, średnia koncentracja plemników zmniejszyła się o połowę, z około 120 milionów na mililitr do 60 milionów na mililitr. Okazało się również, że no w sposób dramatyczny spada odsetek, zmniejsza się odsetek mężczyzn, którzy mają koncentrację plemników powyżej 100 milionów na mililitr, natomiast zwiększa się liczba mężczyzn, którzy mają koncentrację plemników poniżej 20 milionów na mililitr. Nie jest to wszystko takie oczywiste, w niektórych regionach to potwierdzono, w niektórych nie. Potwierdzono to zwłaszcza w krajach i regionach o wysokim poziomie cywilizacji, wysokim poziomie uprzemysłowienia. Wobec tego pytanie, co takiego się dzieje w tej naszej cywilizacji, co powoduje spadek płodności żeńskiej, ale również i męskiej. No przede wszystkim zwraca się uwagę na styl życia. Wszystkich nas dotyczy ogromny stres związany z życiem we współczesnym świecie. Stres, proszę Państwa, powoduje aktywację układu podskórza, przysadka, nadnercza, zwiększa się wydzielanie glikokortykoidów, które z kolei powodują zahamowanie czynności układu podskórze, przysadka, gonady, zmniejsza się stężenie testosteronu, zmniejsza się czynność plemnikotwórcza. Stres jest również stymulatorem do wydzielania prolaktyny.
Hiperprolaktynemia upośledza pulsacyjne wydzielanie gonadotropiny, a przez to wydzielanie gonadotropin przysadkowych, no i również testosteronu w jądrach, hamuje także receptory gonadotropinowe w gonadach. My, stwierdzając hiperprolaktynemię, martwimy się przede wszystkim o to, czy to nie jest guz przysadki, prolaktinoma wydzielający prolaktynę. Ale okazuje się, że jest to zaburzenie występujące przede wszystkim u kobiet, około 10-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Tymczasem mężczyźni zestresowani, przepracowani mają stałe podwyższenie stężenia prolaktyny. Nie tak wysokie jak w przypadku prolaktinoma, no ale jednak występujące stale i mogące upośledzać funkcjonowanie jąder i wydzielanie testosteronu. W związku z czym pojawiają się objawy takie jak przy hipogonadyzmie, to znaczy przede wszystkim niepłodność, zaburzenia erekcji, obniżenie libido, obniżenie nastroju. Jedną z takich sytuacji, w których również występują podobne objawy, są zaburzenia odżywiania. U mężczyzn niska masa ciała, tak zwana anoreksja nerwosa czy jadłostręt psychiczny, kiedy BMI jest poniżej 17,5 kg na metr kwadratowy, występuje stosunkowo rzadko. Tutaj częściej kobiety, zwłaszcza nastolatki, u nich najczęściej występuje to zaburzenie. No ale znowu w dzisiejszych czasach jest moda na odchudzanie i odchudzają się, proszę Państwa, nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Gwałtowne schudnięcie w krótkim czasie powoduje objawy takie jak w przypadku jadłowstrętu psychicznego, czyli obniżenie stężenia LH, obniżenie stężenia testosteronu. Podobne działanie ma również bardzo duży wysiłek fizyczny. Znowu wśród młodych mężczyzn jest moda na sporty ekstremalne albo na ćwiczenie po kilka godzin dziennie na siłowniach. To nie jest zdrowe. To znowu obniża stężenie testosteronu i przez organizm odbierane jest jako stres dla ustroju. Otyłość, którą uznaje się za wagę większą niż 20-25% odwagi idealnej. To jest waga, która powinna zapewnić danej osobie możliwie najlepsze warunki dla zachowania dobrego zdrowia. No zwykle BMI 25 kg na metr kwadratowy uznaje się za granicę normy. Typ otyłości, który występuje u mężczyzn, tak zwany typ androidalny, czyli otyłości przede wszystkim brzuszna i tułowia, to jest, proszę Państwa, ryzyko chorób metabolicznych, ale również, jak zobaczymy, także ryzyko obniżenia się stężenia testosteronu. Mężczyźni z BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowy mają niższe stężenia testosteronu całkowitego i testosteronu wolnego w porównaniu z mężczyznami szczupłymi. To są zwykle stężenia testosteronu w dolnych granicach normy albo nieznacznie poniżej, ale już mogące powodować objawy podobne do hipogonadyzmu. I tutaj dla przykładu wyniki naszych badań. To są mężczyźni 20 i 30-letni z regionu łódzkiego. Tutaj jeszcze chciałam przypomnieć, że region łódzki to jest, proszę Państwa, region, w którym jest największa śmiertelność mężczyzn w Polsce z powodu chorób układu krążenia. Badaliśmy ryzyko występowania elementów zespołu metabolicznego i proszę zobaczyć, że u mężczyzn 30-letnich w porównaniu z tymi 20-latkami właściwie występowało większość elementów ryzyka, czy już zespołu metabolicznego w porównaniu z 20-latkami, to znaczy mieli zaburzony lipidogram, podwyższenie stężenia glukozy, mieli podwyższone BMI, tutaj 50 prawie procent było już otyłych, mieli podwyższone ciśnienie krwi i małą aktywność fizyczną. Jedyne co się zmniejszało to
picie alkoholu i palenie papierosów, bo już zaczynają się interesować swoim stanem zdrowia, wobec tego próbują coś zrobić, żeby temu zapobiec. Otyłość i siedzący tryb życia. Mała aktywność fizyczna wiąże się z podwyższeniem temperatury jąder. Stres cieplny powoduje zmiany w środowisku jąder, zaburzenie czynności komórek sertol, jego zatrzymanie spermatogenezy. Są również zmiany w środowisku najądrzy, produkowane są w nadmiarze wolne rodniki tlenowe, które uszkadzają DNA plemników. Aktywowana jest odpowiedź komórkowa, gdzie wydziela się więcej czynników, które powodują apoptozę komórek. Ostatecznie powoduje to obniżoną płodność. Nasza cywilizacja to olbrzymia ilość różnego rodzaju urządzeń, które emitują promieniowanie. Promieniowanie o niskiej częstotliwości radiowej, podczerwieni, ultrafiolecie, no w wyjątkowych sytuacjach również promieniowanie jonizujące. Powszechnym już obyczajem jest noszenie telefonów komórkowych przy sobie. Każdy już ma komórkę albo i po kilka komórek. Profesor Kuzbach wspominał, że mężczyźni noszą te komórki w kieszeniach spodni, a więc w pobliżu jąder. Okazuje się, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez te komórki powoduje zaburzenia centralnego układu nerwowego. Objawy takie jak zmęczenie, ból głowy, zaburzenia koncentracji, objawy neurologiczne, zaburzenia czynności układu krążenia, ale również okazuje się, że powoduje zaburzenie parametrów dotyczących plemników, ruchliwość, żywotność, morfologia plemników. Przyczyną tego jest znowu produkcja nadmiernych ilości wolnych rodników tlenowych i stres oksydacyjny, czyli powoduje to promieniowanie, powoduje ten niedobry styl życia, palenie papierosów, zanieczyszczenia środowiska, ale również stany zapalne. Siedzący tryb życia, otyłość sprzyja powstawaniu stanów zapalnych w układzie moczowo-płciowym, a leukocyty, jak się okazuje, są największym źródłem wolnych rodników, które mogą uszkadzać DNA, białka, lipidy plemników i doprowadzać do ich apoptozy, ostatecznie obniżając płodność. Organizm ma mechanizmy obronne w postaci substancji czy mechanizmów działających antyoksydacyjnie, ale jeżeli jest ich nadmiar, to w pewnym momencie przestaje sobie z tym radzić. No i okazuje się, że odżywianie z dużą ilością substancji, które mają działanie antyoksydacyjne, czy podawanie suplementów diety w postaci witamin, czy składników mineralnych, mikroelementów, poprawia te zdolności antyoksydacyjne. No, w tej chwili jest olbrzymia moda na stosowanie różnego rodzaju preparatów, ale ich działanie to nie tylko suplementacja, uzupełnianie niedoboru witamin, ale przede wszystkim właśnie działanie antyoksydacyjne. No i zanieczyszczenie środowiska substancjami chemicznymi, o czym już wspominał pan profesor Kocbach. Po raz pierwszy zauważono problemy reprodukcyjne w świecie zwierzęcym. Zauważono, że są zaburzenia rozwoju narządów płciowych, większa liczba urodzeń samic, większa liczba poronień, wcześniejsze dojrzewanie płciowe, objawy feminizacji u samców, obniżona płodność u samców i u samic. Robili się przede wszystkim za to tak zwane ksenoestrogeny, o których już była mowa, ale jeszcze będzie o tym mowa. To są substancje chemiczne o zupełnie innej budowie chemicznej niż naturalny estradiol, a jednak łączące się w większym lub mniejszym stopniu z receptorami estrogenowymi, wobec czego wywołują one działanie estrogenizujące i antyandrogenne.
To są substancje syntetyczne, to są środki ochrony roślin, środki dodawane do żywności, to są kosmetyki, leki, to są również substancje grzybicze zanieczyszczające żywność i to są niektóre fitoestrogeny. One są szczególnie niebezpieczne w okresie płodowym, ponieważ wpływając na płodowe jądro obniżają czynność płodowych komórek Sertoliego, zaburzają ich proliferację, zmniejszają prawidłowe podziały i przekształcenia komórek płciowych, ostatecznie uszkadzając spermatogenezę, ale też zwiększają ryzyko powstania nowotworów jąder. Zmniejszają biosyntezę testosteronu w podobnych komórkach Leydiga, wobec czego mogą prowadzić do zaburzeń rozwojowych męskiego układu płciowego. Wobec tego wracam do pytania, które jest tematem tego wykładu, co możemy zrobić. No przede wszystkim zmienić styl życia, to jest, wydaje się, najprostsze. No, unikanie stresu, utrzymanie ciężaru ciała w granicach normy, aktywność fizyczna, ale tylko w wymiarze rekreacyjnym. Zdrowa żywność, nieprzetworzona, z upraw ekologicznych, suplementacja witamin i mikroelementów, unikanie przegrzewania jąder, unikanie miejsc o wysokim poziomie zanieczyszczenia środowiska, unikanie syntetycznych substancji w otoczeniu, rezygnacja z używek, na przykład spalenia papierosów. No i jeżeli decydować się na dzieci, to raczej przed 30 rokiem życia wtedy jest większa szansa na urodzenie zdrowego dziecka. Jeszcze na zakończenie chciałabym Państwa zaprosić na konferencję Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, która w tym roku odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-17 października i wszystkie informacje są na stronie pta2015.pl. Dziękuję.